Na tą wiadomość z niecierpliwością czekało wielu mieszkańców gminy i nie tylko. Od 25 marca ponownie będzie można oglądać w Sędziszowie Małopolskim filmy na dużym ekranie, co zaplanowano na początek. Mamy przygotowane filmy, jest to animacja Disneya dla najmłodszych, film familijny i na koniec film religijny Matka Boska z Guadalupe. Na holu kinowym, który również został odremontowany, będzie przygotowana wystawa zdjęć pokazujących naszą salę przed remontem, w trakcie remontu i oczywiście po remoncie, żeby można było porównać, jak przebiegały prace i jak obecnie wygląda zmieniona sala w stosunku do tego, co było wcześniej. Będą też wystawione stare foteliki, żeby można było porównać, jak wyglądały, jak się na nich siedziało. Także każdy, kto przyjdzie, będzie mógł sobie takie porównanie wizualne zrobić. Wyremontowane kino może pochwalić się dużo bardziej komfortowymi warunkami niż miało to miejsce do tej pory. Zmieniło się naprawdę wiele. Dla większości na pewno najważniejszą zmianą będą fotele. Są nowe, mają dodatkowe uchwyty na kubki. Są bardzo wygodne, bo już oczywiście je przetestowaliśmy. Ponadto cała sala została zmodernizowana, została wysodowana, wymalowana boazeria, odświeżony materiał, wymieniona posadzka. Scena została wymalowana na czarno, żeby przy różnych projekcjach teatralnych te białe ściany, które do tej pory przeszkadzały, nie były już widoczne. Wymienione też zostało kotarowanie, dołożono oświetlenie LED-owe. Sala kinowa liczy 244 miejsca. Seanse będą grane od piątku do wtorku. Zaczynamy standardowo 15:30 i tak jak do tej pory będą trzy propozycje w każdym dniu. Coś dla dzieci, dla rodzin, dla starszych. Nowe oblicze ma teraz również hol kinowy. Jest niemal nie do poznania. Widać to oczywiście na ścianach, na sufitach. Jest dołożone oświetlenie LED-owe. Jest wydzielony sklepik, który do tej pory był tylko odgrodzony od holu kratą. Również na części sklepiku i części szatnianej została położona nowa wykładzina. Do tej pory był tam parkiet, który niestety nie nadawał się już do dalszego użytkowania. Także wizualnie myślę, będzie to duże zaskoczenie dla widzów. Przypominamy, bilety na seanse filmowe można nabyć w kasie kina, ale nie tylko. Istnieje możliwość, aby zakupić je przez internet. Za pośrednictwem strony internetowej kina można również zarezerwować wybrane miejsca. Ceny biletów pozostały bez zmian.